Spotkania odzwierciedlały stan naszego ducha. Byliśmy młodzi, byliśmy określeni jako katolicy, ale byliśmy ludźmi poszukującymi. Jak to było możliwe, żeby w państwie, które miało ambicje być państwem policyjnym, mogła istnieć taka instytucja, takie wydawnictwo, które co 2 tygodnie wydawało książkę w nakładach średnio 1,5-2 tysiące egzemplarzy i które właściwie nie wpadało. Nowa i spotkania, lubelskie początki. Pierwszy powiat został przywieziony z Lublina. Opowiada Mirosław Chojecki. Był to powielacz, który zorganizował, kupił Piotr Jegliński w Paryżu. On zwracał się z prośbą o zakup tego powielacza, pieniądze na ten powielacz. Sam był emigrantem bez grosza do Jerzego Giedroycia, do Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wszyscy oni uznali, że jednak nie, że byłoby to zbytnie narażanie ludzi w Polsce i że oni do tego ręki nie przyłożą. W związku z tym Piotr gdzieś tam z jakichś oszczędności, jakichś własnych prac, które robił, ten powielacz nabył i, o ile się nie mylę, został on przewieziony przez scenę plastyczną Leszka Mądzika. Zrobił to Wit Wójtowicz. Tenże powielacz koledzy z Lublina przekazali do Warszawy. Wtedy już mieli drugi powielacz. Kiedy otrzymałem, opowiada Janusz Krupski, najprawdopodobniej w grudniu 1976 roku, dość duży powielacz z Paryża, to postanowiliśmy robić coś zdecydowanie większego. Jednym większym zleceniem był zapis numer 1. Opowiada Wit Wojtowicz. To była wielka, ambitna praca, rozpoczęliśmy ją, już nie pamiętam, chyba w styczniu 77, może pod koniec 76 roku. W każdym razie, chociaż na okładce jest napis styczeń 77, on się ukazał o wiele później. Ogromna praca też logistyczna. Wiadomo było, że nie da się swobodnie kupić wtedy papieru, denaturatu. Był problem z karką karbonową. To wszystko trzeba było robić powoli, rozważnie i spokojnie. Trzeba było zorganizować miejsca, w których te wydrukowane strony będą przechowywane, w których nastąpi składanie tych książek. To składanie było ręczne. Zapis numer 1 ukazał się w oszałamiającym nakładzie 360 sztuk plus 40. Niektóre strony były niezbyt czytelne. To przy składaniu nieraz było problemem w tym pośpiechu i niekoniecznie w dobrym świetle. Na pewno ci, którzy składali, mieli szereg problemów. Nie bardzo udała się mi okładka. Koledzy krytykowali, że muszę pracować nad liternictwem. Także śmiechu troszkę przy tym wszystkim było. Zapis numer 1 uważaliśmy za taki nasz bardzo sztandarowy produkt. Pierwszym był Folwark zwierzęcy Orwella, ale ten był szczególny, bo mieliśmy świadomość, że otwiera się pewna nowa era wolnego obiegu, że to jest coś więcej wykraczające poza tylko komunikaty krótkie i lakoniczne, czy jakieś manifesty. I chcieliśmy go zrobić dobrze. Myślę, że na tamte czasy on był dobry. Po wydaniu tego pierwszego numeru zapisu, co działo się na początku lipca, zostali zwolnieni chyba w połowie lipca działacze KOR-u za resztę. Spotkałem się wtedy z Macierewiczem, który powiedział mi, że od tego momentu zmienia się pewna organizacja KOR-u, zakres odpowiedzialności, którą tam w KOR-ze różni ludzie biorą na siebie. I zaproponował on od tego momentu w sprawach powielania kontaktował się z Mirkiem Chojeckim. Więc spotkaliśmy się z Januszem tutaj w Warszawie. Ustaliliśmy, że będziemy razem pracowali,
no bo my też mieliśmy jakieś osiągnięcia wcześniej z tymi, co prawda malutkimi, nie tak potężnymi broszurkami. I że podzielimy tę naszą pracę w taki oto sposób, że oni będą wydawali kolejne numery zapisu, prawda, bo to na razie dwa, a będziemy uzgadniali inne pozycje wspólnie, które my będziemy tutaj drukowali. No i my się będziemy zajmowali kolportażem, dlatego że im z Lublina kolportaż słabo będzie wychodził, bo nie mają tych siatek kolportażowych, a ponadto gdyby Służba Bezpieczeństwa zobaczyła, że druk jest w Lublinie czy w okolicach, znacznie łatwiej ze względu na szczupłość środowiska w ogóle, znacznie mniejszą ilość ludzi, mieszkańców Lublina, znaczy łatwiej byłoby im taką drukarnię rozpracować. Ustaliliśmy także, że zmienimy nazwę. Nie będzie to nieocenzurowana, a będzie to niezależna oficyna wydawnicza. Bo niezależność jest czymś no, chyba ważniejszym niż tylko nie dawać się cenzurować. Tutaj u nas pierwszą pozycją, którą wydaliśmy, było bodajże Pochodzenie systemu Marka Tarniewskiego, czyli Jakuba Karpińskiego. To były niedrukowane, czyli eseje Andrzeja Kijowskiego. A koledzy w Lublinie zajęli się trzecim numerem zapisu. Był to Kompleks Polski Tadeusza Gronowickiego. Z jednej strony pracowaliśmy już nad trzecim numerem zapisu. Byliśmy wtedy w bardzo trudnej sytuacji, bo wyraźnie Służba Bezpieczeństwa zaczęła się nami interesować. O właśnie wtedy, po wydaniu drugiego numeru zapisu, zostało spalone mieszkanie, które wynajmowali nasi koledzy na Czechowie. I trzeci numer zapisu był częściowo powielany gdzieś na jakichś stacjach i w akademiku na ulicy Sławińskiego. Także ten trzeci numer był robiony naprawdę z wielkim wysiłkiem. Poza tym myśleliśmy już w Lublinie o wydawaniu własnego pisma. Prowadziłem na ten temat rozmowy z panem Stanowskim, który nawet mówił mi, że w Warszawie istnieje pomysł, żeby wydawać niezależne katolickie pismo. Że środowisko skupione wokół znaku, więzi, klubów inteligencji katolickiej myśli o takim piśmie, ale ten projekt poza pomysł nie wychodził. Więc ja powiedziałem, że to jest bardzo ciekawa myśl, że my jesteśmy środowiskiem w Lublinie katolickim, że jest to myśl, żeby wydawać pismo katolickie poza cenzurą i że możemy to robić. Pewnego razu, gdzieś tak w październiku chyba, zwrócił się do mnie znajomy z Wrocławia, Jerzy Stajszczyk. Mówił, że ma pewne możliwości, pewne dojścia i może coś wydrukować. Tylko żeby to nie były jakieś małe rzeczy, tylko jakaś poważna książka. Akurat miałem maszynopis Konwickiego. On sprawdzić miał, ile to będzie kosztowało i na kiedy się to da zrobić. Jakoś dał mi ten znać. Ja nie bardzo wierzyłem w to, że to się uda. Właściwie zapomniałem. A najgorsze, że zapomniałem o tym powiedzieć Januszowi Krupskiemu. Zapomniałem odpowiedzieć kolegom z Lublina. I oni na tych powielaczach ręcznych, spirytusowych, dalej tłukli tego Konwickiego, aż tu nagle przychodzi do nich piękny egzemplarz, wydany na offsecie tego samego Kompleksu Polskiego. Bo myśmy to wydali w nakładzie bodaj 3000 egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że kolegów z Lublina krew zalała. Wściekli się za tę nielojalność z naszej strony, że nie poinformowaliśmy ich o tym, że jednak spróbujemy tego Konwickiego sami także wydać i oni bez sensu wykonali ogromną pracę, bo to trzeba też wiedzieć, ile to godzin trwa, jeżeli na przykład na minutę daje się wydrukować 6 stron, czyli przy 200 stronach, to potrzeba pół godziny na jeden egzemplarz. To przy 200 egzemplarzach, ile to trzeba? A potem to trzeba złożyć, zszyć. Cała ta robota poszła na marne. Dopiero po kilku latach, można powiedzieć, Janusz jakoś tak to wybaczył, ale to oczywiście mój błąd. Bardzo to sobie wyrzucałem.
że po pierwsze, że oni robili robotę bez sensu, po drugie, że taka ilość papieru się zmarnowała, bo zmarnowała się. Ponieważ też ta współpraca z Warszawą była coraz trudniejsza, środowisko warszawskie było zdecydowanie silniejsze organizacyjnie. Miało poważne środki finansowe. Nie mieliśmy się co do tego równać. Coraz częściej Wojecki informował czy narzucał, specjalnie nie myśląc o poważniejszej konsultacji. Doszedłem do wniosku wtedy, że mając pewien już na względzie własny tytuł, jakieś jednak niespecjalne dogadywanie się z Warszawą, zamiast wchodzić z tym środowiskiem w spór, który mógłby mieć charakter później jakiś publiczny, mógłby być sporem gorszącym, doszedłem do wniosku, że po prostu lepiej się odłączyć. Niech ta nowa zostanie w Warszawie, przy korze, a my będziemy robić zupełnie coś nowego, własnego. Pismo spotkania. Spotkania odzwierciedlały stan naszego ducha. Byliśmy młodzi, byliśmy określeni jako katolicy, ale byliśmy ludźmi poszukującymi. Nie mieliśmy bardzo wyraźnie określonej jakiejś na przykład drogi politycznej. Chcieliśmy się angażować i angażowaliśmy się w życie polityczne, ale nie mogliśmy temu nadać jakiejś określonej formuły. Raczej szukaliśmy tego. Byliśmy zwolennikami prowadzenia dialogu. Wiedzieliśmy bowiem, że tylko drogą dialogu, porozumienia, współpracy będziemy mogli przezwyciężać totalitarny system, który starał się wszystko ujednolicić, narzucić określony sposób myślenia, postępowania i system, który stosował zasadę dzieli rządź. W ten sposób potrafił osłabiać swoich przeciwników. Byliśmy zdania, że należy porozumiewać się z ludźmi inaczej myślącymi, reprezentującymi inny na przykład światopogląd, inne pochodzenie, po to, by ten system można było solidarnie przezwyciężać. Poza tym wielu z nas pochodziło z rodzin nie jakichś inteligenckich. Sami uczyliśmy się, poszukiwaliśmy. Nie mieliśmy z góry narzuconego czy określonego jakiegoś kierunku działania ideowego i szukaliśmy. I spotkania też z drugim człowiekiem, z człowiekiem inaczej myślącym, spotkania z różnego typu problemami chyba najlepiej wyrażały tę naszą postawę, którą przy i działalności, którą podjęliśmy i którą w takim piśmie chcieliśmy zawrzeć. Dlaczego ja tak łatwo się wdałem w to drukowanie, w to wydawanie? Myślę, że czynników było tu kilka. Po pierwsze, to jest Aktysia Staczewska, która mi zaszczepiła przyjaźń do słowa pisanego. Po drugie, to teść, który sam to słowo pisane tworzył. Po trzecie, to trochę wolnego czasu. A po czwarte, to fakt, że właściwie jak szedłem do Tadeusza Konwickiego, czy jakiegoś innego pisarza, to nie byłem człowiekiem z ulicy. Byłem zięciem Jacka, co mi zdecydowanie ułatwiało wydobywanie tekstów i materiałów. I oczywiście głównym takim naszym macherem od tego był Adam Michnik. Adam właściwie wymusił na nas, a głównie na mnie, tę decyzję, no, którą podjęliśmy wspólnie, choć jak mówię, ja się jej sprzeciwiałem, to żeby Nowa wydała w całości Miłosza. Uważałem, że zdobycie władzy, proszę bardzo, zniewolony umysł, jak najbardziej. No ale przecież co, mamy tomiki poetyckie wydawać tu w podziemiu? Ludzie ryzykują więzieniem, kwestia zdobycia papieru, sprzętu, po to, żeby wydawać tomiki poetyckie. Zostałem jednak przez Adama bardzo mocno skarcony i Nowa była tym jedynym wydawnictwem poza Instytutem Literackim w Paryżu, który całość, wszystkie dzieła Miłosza wydał, zanim dostał Nagrodę Nobla. Tu także trzeba jeszcze wspomnieć o innych autorach, noblistach, których Nowa wydawała, zanim dostali tego Nobla, jak na przykład Josip Brodski, jak na przykład Wisława Szymborska, czy Izaak Barzewicz-Singer, czy Jarosław Seifer, poeta czeski, Andrzej Sacharow. To są nasi nobliści, zanim oni tego Nobla dostali.
To ja myślę, że także świadczy w pewnym stopniu o randze tego wydawnictwa. O tym, co myśmy uważali za konieczne w udostępnianiu polskiemu czytelnikowi. Były to zawsze, przynajmniej prawie zawsze, dzieła no, najwyższych lotów. W reportażu wykorzystano relacje świadków historii Janusza Krupskiego, Mirosława Chojeckiego oraz Wita Wojtowicza, zarejestrowane w ramach programu Historia Mówiona, realizowanego w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. Reportaż powstał w ramach projektu Drugie Życie Opowieści, realizowanego przez ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.